Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Talented. I tak, dziś rozgrywamy poziom 16, wreszcie jako alchemik i jeszcze w ogóle nie ruszałem, nie wiem jak to będzie działać, co będzie działać, więc tak, po prostu rozpoczynamy, bierzemy zdolność domyślną numer 1, tak zwaną astralną falę, która będzie zadawać 4 obrażenia, przechodzić przez wrogów i wracać. 8 sekund odnowienia z tego co widzę, 15 ładunków, 4 obrażenia jak już było. No to idziemy. I zobaczymy z czym to się je. I tak. Mam fajny atak taki. To zasięg. Nawet nie najgorszy. I okej, gluta nadal pokonuje. Oczko nadal na 2, ale zauważymy jedną ciekawą rzecz. To ma obrażenia 3. Więc jakby bije mniej niż wszystkie inne opcje. No i dobra, swoją drogą miało być 15, a mamy 12 użyć. Chyba, że coś źle zauważyłem. Nieistotne, tak czy inaczej możemy na razie naszym basic atakiem, który jest jak widać jakimś, nie wiem czy to jest jakaś fala czy co, z naszego sierpohaka. Nie mam pojęcia, tak czy inaczej się udało. 4 talenty. Co to jest? Cultivate. Wybierz Bubble Bluma albo Cinder Ruta, żeby zebrać? Lot Frizzle albo... nie mam pojęcia o co tu chodzi. Archeologia, kiedy runa eksploduje, masz 20%... znaczy 25% szans. Stworzy tą samą runę w innej linii. Nie mam pojęcia, co się dzieje. I szczerze nie mam z tym problemu. Wiedziałem, że alchemik jest ponoć czymś totalnie nowym i że... i tak dalej, ale... no nie wiedziałem szczegółów, więc... tak. W sensie, może gdzieś widziałem informacje jakieś bardziej szczegółowe na jego temat, ale... nawet jeśli to ja już ich nie pamiętam totalnie, więc... powiedzmy, że po prostu nigdy nie wiedziałem. Nawet jeśli kiedykolwiek... jakkolwiek wiedziałem. Co on tylko użyje po tej fali? Okej, ugryzło mnie. To nie jest dobry znak. Nigdy. To w sumie zawsze jest to zły znak. Dobra, rzućmy jeszcze raz falę. Pozbędziemy się dzięki. Okej. Przyspieszmy trochę, bo to już końcówka. Tak. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Wyszło nie najgorzej, w moim odczuciu. Okej, 5 talentów, na pewno ekspienie, bo nadal ekspienie. Ja... kolekcjoner żelusiów? O! Bierzemy dostawać żelki. Zwiększymy moc umiejętności, co jest alchemia. A, to jest jakiś infernalny sigil. O! Panie wrogów ma szansę dawać jakieś runy. Tu alchemia, dobra. Weźmiemy jedno i drugie po tym i... o! Właśnie zauważyłem, że nam nie przewracają się te ładunki użyte przez noce. Okej. Więc muszę trochę ostrożnie podchodzić do moich tutaj zapasów. Sądzę, że będę ich używał, kiedy są potrzebne. Tak, definitywnie w takim wypadku będę musiał dobrze używać moich składników. Nie tworzyć jakichś potem zbędnych zdolności, jak już się nauczę. W takim wypadku różnych tych tutaj właśnie rzeczy. Ale z drugiej strony, kurczę, alchemik musi być naprawdę trudny, jeśli... jego zdolności nie powracają. A ten... a w sumie tworzenie mikstur to jest nadal talent. To jeśli nie ma jakiegoś talentu niebieskiego albo fioletowego, który powiedział, no nie wiem... możesz tworzyć jedną miksturę co noc, czy coś, to... powiedzmy, że po prostu nie mamy szans wygrać, jeśli będziemy zbyt rozrzutni. No ale dobra. Runa i alchemia. Minor Energy Bolt. 4 damage, 5 użyć. O. Ok, czyli 4 rośliny. A co się zdaje, jeśli kliknę exit?
Okej, to jest skip. Okej, czyli jeśli nic nie dam, to dostajemy po prostu to. Jak dorzucę to, to mam Energy Bolt w trybie 6. Jak dorzucę to, to też po prostu. Okej, czyli jedna roślina nic nie zmienia. Dwa takie dają Glacial Lane'a, czy Lance'a, nie Lane'a. Okej, to jest Lance'a, która zadaje dwa obrażenia, eksploduje i daje Frostbite'a. Okej. Okay. Witam tak, to mamy płonącą lancę. A jak damy to wszystko, to jest Volatile Glacial Lance, okej. Okay. Volatile. Okej, czyli tutaj to powoduje, że się ma mniej niż połowę życia. To robi kryta. Okej, teraz usuńmy to. Volcanic Wave. Impaling Volcanic Wave. Okej, czyli kolejność ma znaczenie. W tym przypadku mamy... Okej, nakłada Wounded. Nie pamiętam, czy to było, chyba to, że otrzymałem podwójne obrażenia. 12 obrażeń po... Przechodzi przez wrogów, ale każde zmniejsza przejście zmniejsza obrażenia o 2. Okej. A jeśli zrobimy tak, tak, to jest... A jest nowa. Okej. Okay. Dobra, teraz zobaczmy tak. Tak, to było Glacial. Volatile. Teraz zobaczymy, to będzie Flaming Rushing. Okej. Okay. Dostałem dodatkowe statusy, jeśli mają już statusy. Dobra. To wiemy. Teraz niech będzie to, to, to. To jest... Crimson Wave, który jest Volatile. Dostaje 5 obrażeń i wstrzymuje falę, która dostaje 10 obrażeń i przechodzi przez wrogów. I tak, i krytycznie. Teraz tak... Crimson Wave... Nie, to chyba był Volatile Crimson. Vulcanic, Impaling to był. Dobra. I wybaczcie, tak to będziemy długo siedzieć, ale ja muszę to zobaczyć. Teraz tak, to, to, to jest Ice Nova. Impaling Ice Nova, okej. Okay. Sanguine Rushing. O! Dwa obrażenia wszystkim i nałóż przerażenie. To mogło być niezłe, ale nie. Ja bym chciał zrobić... Czy chcę Rushingania? Zróbmy Flaming Lance'a po prostu i oszczędźmy sobie resztę na coś innego. I tutaj tak, Cinder Root. Tak, tak, okej, okay, widzę, że jest trochę okazji na alchemikowanie, więc tak zrobimy i weźmy kolejnego, niech będzie Bubble Bloom'a. Okej, okay, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się. Tak, na razie jeśli zastanawiacie się też, czym budowałem zwykłym, to po prostu boję się używać mojej roślinki niepotrzebnie. O, jest ta runa, jak to działa? No są te runy i co z nimi? Był jest ten znaczek. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ale... Nie zostałem nauczony, co robić. Z tymi znaczkami. Dobra. Ale tak, widzę, że rzucanie tych zdolności jest nawet wskazane, jeśli mam przeżyć. Był to znak i teraz go nie ma? I co, tyle? Chyba, że czekajcie. Okej, okay, te znaki się aktywują już z nieumiejętnością. Ciekawe. Szkoda, że nigdzie mi tego nie nauczyli. Albo nauczyli, ale jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Ale okej, okay, fajnie, fajnie. Dobra, 5 talentów i teraz tak. Zanim będziemy bawić się w kolejne alchemikowanie, pozbierajmy więcej roślin, tak będzie bezpieczniej. A, tak, tak. Mage Leaf, bo jeszcze go nie miałem. I co to? Potions. Mhm. To jest coś, czego potrzebujemy. Co 3 sekundy rzucam butelkę w losową linię. Musimy to wziąć. Ale okej, okay, już mi się podoba to wszystko. I przy okazji wiem, że muszę ostrożnie z moimi... Miksturami tym tutaj.
Ale to już wiedziałem od jakiegoś czasu. Czytajcie od momentu, kiedy zobaczyłem, że się nie odnawiają ładunki. Dlatego też będę je pewnie marnował na wszystko, co się da. No ale hej. Lepiej ich używać, niż przegrać. Mówię to przegrywając oczywiście, bo jakby inaczej. I okej, w następnym alchimikowaniu na pewno musimy stworzyć coś, co będzie biło big damage. Bo bez big damage tutaj sobie nie poradzimy, jak widzę. Okej, fajnie mieć te dzidy, które ituje i robią jakiś damage, niewielki, ale wszystkim. I ewentualnie eksplodują tam później. Ale patrzcie, już się skończyły, prawie. Więc tak, w tę nocę będziemy na pewno alchimikować. Pytanie tylko, co będziemy alchimikować. Tak naprawdę to, co będę chciał zalchemikować, będzie zależne od tego, jakie rzeczy znajdę. O, właśnie to archeologia jeszcze może. Okej, zanim to alchemikowanie. Teraz tak, 2 to daje Tidal Wave'a. A... okej. Okay. Potem to daje Volatile of Potency. O 4 więcej i okej, Volatile of Potency. Jeśli damy to będzie Expanding. To jest świetne. I of Potency, okej. Okay. Czyli mam jakby... mam już taką jedną ważną rzecz. To daje opis 1, jak jest na trzeciej pozycji. Inny się jest na czwartej. Więc jak teraz zrobimy tak, to jest Volatile, czyli to, że tam krycuje, jeśli jest na 5 mniej. Of Focus. Można częściej sobie spamić. Dobra. To teraz, jak wiemy, co daje to... tutaj jest Rushing, a na czwartym będziemy mieć Conservation i więcej użytków. Okej, okay, czyli wiemy, że jeśli będziemy robić coś na czterech, to na ostatnie warto czasami rzucić Bubble Bloom'a. No ale teraz zobaczmy, co wyjdzie z tego. Flame Bolt. Mhm. Okej. Okay. Czyli 6 obrażeń, jeśli płanie, dostaje podwójnie. I tu wiadomo, że będzie Rush i tak dalej, w tym przypadku Frostbolt. Mhm. I tu jeśli ma Frostbite, to po prostu... Czyli wiem dodatkowo, okej. Nie proszę, myśmy chyba Astralną falę wcześniej. Tak, mieliśmy wcześniej Astralną. A możemy zrobić wulkaniczną wave'ę w sumie? Też może być ciekawe, tylko... nie wiem, czy chcę. Trybi ice nowe, tak. A w tym przypadku mamy arcane nowe. A. Dobra, wiem chyba, co zrobimy. Tym razem... o, gdzie to było? Liczną falę, która jest... rushingująca... nie. Astralną? Nie. Wulkaniczna czy astralna? Tidalna. Nie, weźmy Tidalną, która będzie... Expanding? Nie. Nie. Niech będzie już ten Volatile i of Focus. See Expanding of Potency. Of... nie, to Bubble Bloom miał być czwarty, więc to musi być... niech będzie wulkaniczna, ekspandująca. No i of focus. Of conservation, nie of focus, te. Dobra, craftujemy coś takiego. Nie wiem, czy jest to dobra rzecz, czy nie, ale robimy. Got Frizzle znowu. Trochę życia, expów. Nie chcę alchamować jeszcze. Jeszcze więcej życia. I co to jest? Glacial Sigil. Okej, okay, to dobra, byłem głupi, że tam nie zauważyłem, ale tak, tutaj będziemy mieć szansę na inne rzeczy.
Ale tak czy inaczej idziemy. 14 minut, co? Jesteśmy na nocy 6. To będzie długie, niestety. A tak, zapomniałem, że mam jeszcze tą fajną rzecz teraz. Tak się mało się to stało po tym, jak ubiło. Ale okej, możemy tym ubijać nawet dynki. Czyli stworzymy coś, co w teorii... no, może być mocne. I w sumie tak jeszcze sobie pomyślałem, że może warto byłoby zalchemikować trochę. Nawet nie po to, żeby stworzyć coś przy użyciu naszych roślin ewentualnie, a bardziej po to, żeby wziąć nawet sobie tego najsłabszego bolta na aktywowanie run. Okej. Okay. Śmierć. Śmierć mi czeka. Nie wybroni tego. Ale to akurat była moja wina, że nie ogarniałem i że trochę się rozproszyłem. Chociaż tak czy inaczej powinniśmy mieć jakieś tutaj bonusy do alchemika. Okej. Okay. Poziom czwarty. Więc mamy pierwszy talent. Okej. Okay. Czyli na początku możemy wziąć sobie chyba jedną pakietę roślinków i to tyle? Jeśli tak, to no słabo trochę. Oczywiście nadal będę próbował, jeszcze gramy dalej. Ale tak, jeśli tu mam ofertę, to weźmy sobie to. Mogę wziąć w sumie dzidę. Ale dobra, to bez różnicy. I tak. Ale jeden talent to dosłownie jest takie, weź sobie roślinki na start. Powiem tak, no fajne, ale... i to wielkie, ale... wydaje się takie trochę nijakie w porównaniu z tym, co inni dostałem. Czy te rośliny dają nam jakąkolwiek tak naprawdę przewagę? Pomyślcie sobie. No tak naprawdę dostaniemy w ogóle dzięki temu, że mam dwie rośliny więcej. Potencjalnie możemy szybciej jakąś umiejętność sensowniejszą stworzyć, ale dużo co nie zmieni. Dobra, tak czy health up, tak, tutaj z tego Bubble Bloom, tutaj z tego niech będzie Mage Leaf. I to tyle. Niestety. Dobra, noc druga. Może uda się też przetrwać bez używania dużej ilości składników alchemicznych. Gadam. Składników się nie używa podczas nocy. Okej, prawie umarłem przez moją głupotę. Chodziło mi o ładunek naszych eliksirów, ale dobra. Nieważne, o co mi chodziło, i tak zlamiłem. I zużyłem już dwa ładunki. Ale nie jest aż tak tragiczny chyba. Okej, znowu zbieramy. Porówno na razie i tak tutaj. Mamy Cinder Rootów, więc... wezmę jednego, no i robimy. Bierzemy to. To jest takie nijakie i trochę bym za nim smutne. Magic Bolt. Okej, to jest nawet fajne. Ale nie. Arcane Nova. Też nie bije za dużo, ale mogłoby być sensowne. Of Demise. Okej. To jest świetne. Czwartą pozycję zostawiamy to. Czy chcemy na razie robić jakieś takie bardziej skomplikowane? Nie, może na razie nie. Skupmy się na tworzeniu jakichś takich pojedynczych. To jest Ice Nova. I tak, zapomniałem, że jak się to da na pierwsze, to dostajemy nowe. Dostałem zepsutego tego achievementa, stoków składników jako alchemik niby zebrałem, co nie jest prawdą. A, lodowa lanca... nie wiem. To byłoby fajne. Ale jeszcze nie teraz. Tak czy inaczej, zróbmy może lancę, która będzie, nie wiem... Scarlet Lance? Dobra, możemy zrobić takie coś. Najmocniejszy to nie będzie, ale zawsze coś. Okej. Co to jest?
Revitalize. Okej, okay, tu jest fajna rzecz. Pójdziemy w tym kierunku. I dobra, żeby zaoszczędzić czasu, standardowo włączam raz dwa na chwilę. Teraz zobaczmy w ogóle, jak ta lanca działa. Wrzucam ją. Aha! Jak ją dotknę, to naleci jeszcze raz. Ej, to fajnie rzucić, jak jest naprawdę masa wrogów. Okej, okay, znowu mnie ugryzą. Nie, podoba mi się. Podoba mi się. Co jak co, ale tutaj wyszło naprawdę nieźle. Okej. Okay. No tu niestety trochę zepsułem uderzając sierpem, ale... No, podoba mi się. Podoba mi się. Prawda, zanim się nauczy tych wszystkich kombinacji składników i tak dalej, to pewnie minie dużo czasu. Ale podoba mi się. Okej. Okay. Dalej za definitywnie bierzemy. Cooldowny, życie... U, żelusia. Jak najbardziej. Fucking sigil. I coin revitalize jest obok niego, więc niech będzie. Okej, okay. I... Zaryzykujmy. HP-ki. Szkoda, liczyłem na kolejnego składnika. No ale dobra. Jakoś to przeżyjemy. Przetrzymamy. I tak, na pewno muszę... moc umiejętności trochę podbijać, bo nie mam żadnego bonusa. A przydałoby się jednak mieć. I tak. Wiem, że się rozpraszam to mocno nawet, ale niestety trochę panika we mnie wskakuje. Widząc, jak słabo sobie radzę. Niestety. Czasami się tak zdarza. Ale też nie mam co... Jakby być smutny z tego powodu, że sobie nie radzę. Alchemik jest dla mnie nadal totalną nowością. To jest pierwsza sprawa. A druga, no... Jest ciężki. No nie wierzę. No nie wierzę po prostu. Ja nie wierzę w to, jak mogłem tak zlamić. Nadal no unlocks? Nie no, nie ma tak no unlocks. Gramy jeszcze raz. Tak, no to z tą zdolnością, bo w sumie wiemy, jak działa ta lanca tamta. I uważam, że fala może być lepszym wyborem na razie niż lanca. Puścimy swoją drogą falę. Dobrze. Okej. Okay. I swoją drogą chyba będę grał na 20% przyspieszenie tak non-stop, bo... 20% nie jest aż takie, żebym tego nie ogarnął. A zawsze chociaż trochę przyspieszy tam przebieg tego wszystkiego. Okej. Okay. Tutaj start nie wygląda najlepiej, ale i tak, okej. Okay. Przyjmij jeden bonus do expów. I żelusia. Ale zanim jakieś większe bonusy do czegoś, to... no, musimy pozbierać rośliny. I teraz tak, mamy tu dwie alchemiczne garki. Okej, tylko będziemy się nagromadzić roślin. Pytanie brzmi tylko, czy będziemy znowu robić zdolność czteroskładnikową, czy pójdziemy naprawdę po raz kolejny na coś spokojniejszego i zarzucimy tylko dwa. W moim uczuciu rzucanie dwóch na początek jest dużo lepszym wyborem. Żeby po prostu tworzyć zdolność, która bije jakieś lepsze obrażenia, bo atakuje wszystkich. Będę tu nowe, będę musiał sprawdzić. Jeśli udałoby mi się na przykład szok nowe zrobić, albo jakąś odpychającą, to już bym ją wziął nawet. To jakby był kryzys na wielu liniach, odpalamy i będzie trochę odrzutu. Żeby nie. Ale tak, jak mówię, nie znam recept. Zanim się ich nauczę, to mnie dużo czasu, więc na razie bym się na tym skupiał i sam tu mamy. Co by wybrać? A weźmy to. Dobra, ekspienia. Moc umiejętności. O, coś fajnego? Nie, archeologia, tylko. I zaraz ktoś pewnie nie by chciał powiedzieć, ale archeologia jest fajna. No może i jest, ale nie dla mnie, nie teraz. Chciałbym to zgarnąć jak najszybciej. Gorzej tylko, że przez jeden garnek będziemy musieli przejść tak czy inaczej. Dobra. W takim wypadku w tę nocę, tam po tej nocy weźmiemy ten jeden gar i spróbujemy się tam dostać jak najszybciej.
4 dodatkowe ładunki na każdej zdolności tworzonej. To może być coś naprawdę cennego i może to spowodować, że nawet tworzenie mikstury bezskładnikowej będzie opłacalne, bo 9 ładunków, tam teraz będziemy mieć tego czegoś. Okej, może i słabego, ale nadal 9 ładunków to 9 ładunków i znowu zostaniemy ugryzieni, nawet dwukrotnie. No nie wygląda to najlepiej. Nawet bardzo nie wygląda to najlepiej. Ale co ja mogę powiedzieć poza tym, że nie umiem, że skill issue. Że lamy jak zwykle. Nic więcej o tym nie powiem, naprawdę. Poza tym, że mimo tych trudności i tego, że trochę nie umiem w alchemika, to i tak mi się on bardzo podoba jako klasa. Więc tak, definitywnie najbliższe epizody, jak już będą z talentem, to będą właśnie z alchemikiem. Przy czym teraz mogę wam nawet powiedzieć wprost, że tutaj możecie się spodziewać dużo odcinków, w których nawet będę trochę lamił. Nie to. O, to. Ice Nova, nie. Sanguin. O, to może być dobre. Tak. Jak będzie trzeba, to zasiejemy w nich panikę. A, weźmy jeszcze raz to. Tak. To musimy wziąć definitywnie. XP niestety ma priorytet. A, tutaj. Odzyskajmy Cinder Ruta. Dobra. No właśnie głównie dlatego możecie się spodziewać, że będą, bo no, chcę się uczyć tego alchemika, chcę im zagrać, chcę im wygrać chociaż raz. Ewentualnie jak nie to, nawet możecie się spodziewać, że będą challenge. Chociaż coraz bardziej się zastanawiam, czy challenge nie wrzucać po prostu jako materiał dla patronów. Wiesz, może teraz być oburzony trochę tym, no ale z drugiej strony, hej, wy macie dostępne za darmo całą grę po prostu zawsze. I patrzę, patrzajcie, działa. Przynajmniej taka firnowa jest naprawdę świetna. A myślę o tym, bo najprościej w świecie, no, ostatnio powiem, że a jakby to coraz najłatwiej określić. Myślałem na takim wiesz, właśnie rzeczami jak to, że w sumie jak chcę grać w to Talented i tak dalej, z chęcią bym zrobił sobie challenge. Ale właśnie kwestia jest taka, że wolno odcinka wam pokazywać coraz większy poziom trudności i tak dalej. Bo challenge okej, są fajne, no ale tam gra się tak jakby się grało na zerze, więc to jest proste. W ten sposób zrobiłbym jedno i drugie, a nie byłbym potem poczucia winy takiego mojego, że czasami się zdarza, jak robię coś off camera, tak całkowicie. Bo bym wiedział, że no, jest to udowodnione, że to zrobiłem, jak to zrobiłem no, na Patronite. Że mówię, to jest tylko myśl. Prawdopodobnie tak prędzej zrobię tylko odcinki dostępne dla wszystkich. Patroni tak już mają dużo, patrząc na to, że w sumie w momencie tego publikacji tego odcinka chyba już nawet okazały się moje zmagania w 5 nosach u Ferdynarda Fazy Niedźwiedzia. Na już epizodach, gdzie właśnie Ferdynard Fazy Niedźwiedź sam osobiście zdecydował się pokazywać pod moimi drzwiami. Ja. Nie będę dużo mówił, ale wystarczy wam wiedzieć, że nie były to najprzyjemniejsze spotkania. Jeśli chcecie zobaczyć jednak szczegóły, to zapraszam na Patronite. Albo jeśli kiedyś się otworzy, to też na wspieranie YouTube. Bo tam od razu powiem retroaktywnie, wrzucę wszystkie materiały, które też były na Patronite. Ale tak, do wspierania YouTube to jeszcze daleka droga. A też nie chcę po prostu jakoś szczególnie się na tym teraz skupiać. Na razie wolę po prostu się skupić na prowadzeniu kanału, tak jak prowadzę, czyli wrzucaniu jakichś odcinków, lamieniu, byciu po prostu sobą i tyle w sumie w temacie. I teraz tak, czego nam bardziej potrzeba w sumie? Powiedz jest prosta, bardziej nam potrzeba kociołka. Tak, to nam da Bolta. 9 obrażeń, jeśli płonie, to dodatkowo 9 nie. Frostbite, jeśli ma... Czy ten... 9 obrażeń, jeśli wróg ma Frostbite'a, w dwie losowe kierunki nie. To jest nie najlepsze. Ale jestem skłonny to zrobić. Nawet w takiej konfiguracji. Żebyśmy mieli to na długo.
pewnie żałował, ale bierzmy. I okej, teraz jak jakieś dynki czy inne dziady będą nas chciały unicestwić, to zawsze mam już ratunek. I to taki jeszcze lepszy, bo mogą może mi zawsze jeszcze podleczyć. I okej. Jednak pomimo niego, czy poza nim, to już nie mam prawie nic, więc... No, trzeba będzie ostrożnie rozgrywać. Znaczy mówiąc, będę musiał teraz tego używać bardzo często pewnie, jak na złość. No, już nie mam żadnej umiejętności. I... No, niestety. Liczyłem na to, że może dostanę tą regenerację. W jakikolwiek sposób przeżyję, ale się nie udało. Jak mówię, totalnie jeszcze nie umiem, totalnie jeszcze nie ogarniam, ale nie przejmuję się tym. Bo trochę poziomów dla alchemika nabiliśmy i nadal no unlocks. No cóż. No tym i tak będziemy dokończyć odcinka. Tylko zanim to jeszcze chcę zobaczyć, jakie to on ma challenge w sumie, co to odblokowuje. Master Chef. Alchemiku, jest czas gotować. Dobra. Wszystkie talenty są zamienione na... Zbieraj, hoduj i alchemię. Fajnie. Zobacz, 25% więcej expa. Fajnie. 25% więcej zdrowia. Nie najlepsze. I notatka, większość rzeczy będą nie można w challenge'ach odblokować. No tak, to się spodziewałem. Potem... Pruning, nie jestem pewien, co to było. Jeśli chodzi... Nie wiem, czy to strzyżenie, czy coś tego typu, ale tak. Wspaniały mecz rośliny kontra gule, okej. Okay. Wszystkie pospolite i rzadkie talenty są zastąpione talentami ucznika. Poza zbieraj, hoduj i alchemią. Mam 10% większą szansę na kryta. 10% więcej wrogów. Ciekawe. Ostatni to jest Waka Run. Mam runę. Okej. Okay. Dodam potężną legendarną zdolność. Będę musiał chyba to zrobić. Okej, okay, zostań królem walni kreta. Runy pojawiają się i znikają przez noc. Musisz uderzyć 50... by wygrać. Zaczynasz czterema umiejętnościami. Podobie mnie się. Okej, dobra. W takim wypadku wiecie już, jakie są tam challenge. I na tym będziemy kończyć epizoda, więc dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, jak tam wiadomo. I cóż, dajcie znać, co sądzicie o alchemiku. Jeśli macie jakieś fajne porady, to nie wstydźcie się, zostawcie w komentarzach. A ja na tym już kończę, więc no po prostu trzymajcie się, no i hej, hej.